Zespół Szprotawskiego Domu Kultury działa od niedawna pod kierunkiem pana Włodzimierza Czernisza. Mam nadzieję, że bardzo się państwu spodoba. Ja tak nieskromnie powiem, czasami o nich mówimy towar eksportowy. Bo jeżeli państwo posłuchacie, jak pięknie grają, oni zagrają dzisiaj tylko poloneza, ale już mogę państwa zaprosić na koncert w ich wykonaniu. Oczywiście tort jest ciągle krojony, ciągle będziemy podawać ten tort. Widzę, że dojechał dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, pan Krzysztof Świtalski. Witamy serdecznie.